Cześć wszystkim. Znowu Pan 7. Ściąg Baldur's Gate 3. Przy okazji. Uczta bohaterów daje nam tylko 12 punktów życia, natomiast pomoc 6 poziomu daje nam 25. Taki lekki skam, bym powiedział. Dobra, a momencik. Miałem Ci coś dać w czarach, serduszko. Pomoc może nawet się przydać. Coś usuniemy? Animowanie umarłego. To mało przydatny czar. Dobra. Jeżeli będę potrzebował leczenia, zrobię to wysokopoziomową pomocą. Dobra. Kombinowałem z Willem, Ostatecznie nie udało mi się nic wykombinować, ponieważ to, że miał siłę 23, niewiele mu dawało. Jego broń główna i tak miała... Tak, broń paktu i tak bierze charyzmę. Nawet jeżeli siła była większa, to i tak charyzmę brało jako bonus do ataku i do obrażeń. Natomiast broń poboczna w ogóle ignoruje... ignorowała siłę pod względem obrażeń. Więc dało nam to ogólnie tylko plus 1 do trafienia w broni pobocznej i plus 1 może do obrażeń. Więc niestety Will nie nadaje się do buildu na siły gigant, na rękawice siły. Może z Mińskiem by to zadziałało, może. W każdym razie dałem mu orficzny mod, jako broń paktu ma z tym biegłość, więc nie ma problemu. I dobra, i dalej korzysta ze swojego rapiera. Przy okazji wziąłem sobie dwie kusze ręczne, wyekwipowałem. Mugok zdał mi znać, że coś takiego można zrobić. Dobra, i to w sumie grubsza tyle. Ten łuk dam chyba posępnej. Będzie mogła od czasu do czasu rzucić na kogoś przyspieszenie. I odporność na obrażenia też się mogą przydać. Właśnie, zbroję póki co dałem posępnej. Ale myślę, że w przyszłości damy ją Gale'owi. Myślę, że odwiedziny u Cazadora to ostatnie miejsce, które odwiedzimy Jaheiro, potem weźmiemy z powrotem Gale'a. Mamy dla niego całkiem sporo nowego, fajnego sprzętu i myślę, że zakończymy nasze przygody w naszym poprzednim zespole. Dobra. Więc tak, jesteśmy niedaleko wejścia do jamy Cazadora. Generalnie wchodzi się tędy, potem... Znaczy tak, wchodzi się tędy, to jest taka drabina i tam są strażnicy, którzy nas przeganiają. Więc stwierdziłem, że będę sprytny. Wrócimy na siebie sześciopoziomowe latanie. Tylko momencik, muszę z powrotem zaprowadzić kamerę tutaj. Tak, sześciopoziomowe latanie, cyk, 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 cyk. I teraz tutaj zapraszam. Momencik, zanim nam się skończy jeszcze latanie, może zdążymy. Dokładnie. Towarzysze pójdą? Pójdą. Dobra. Momencik, jeszcze... Dobra, wszyscy są. Nie wiem, czy to nam to dużo da. Domyślam się, że w środku będą jeszcze dodatkowi strażnicy. I że dużo w ten sposób nie uniknęliśmy. Ale skoro jedną walkę możemy uniknąć, to czemu by nie? Momencik. Drzwi są zamknięte. Jak trudny jest zamek? Niezbyt trudny. Cyk, cyk. Dobra. Nie wiem,
czego spodziewać się w środku. Wiem, że mamy uratować dzieci, więc jeżeli wejdziemy przez główne drzwi, zastanawiam się, czy im coś to nie zagrozi. Zobaczymy. Wygląda na to, że przez to, że nie zaalarmowaliśmy straży, ludzie chyba nie są do nas źle nastawieni. Co to było? Nie wiem. The master is pure. His palace must be pure. No stain, no smudge, no taint. Pure. Okay. Bless us, master. May we be worthy of you. Dzięki czy. O, kurtyny się bujają. Wszystkie malowidła w grze są dziwnie tanie. Door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Only a small round hollow engraved with a family crest. Dobra. Will, ty spróbuj to zrobić. The door is covered in intricate text, but you can't see anywhere a key might fit. Spróbuj czytać tekst na drzwiach. Hollow engraved with a family crest. Ledwo. Użyj inspiracji. Written in archaic Kozakuran, a rare version of an already obscure language. You can make out enough to recognize an incantation, but the specifics elude you. You can tell you're missing something, though. You spot a reference to the family signet. Dobra. To będzie troszkę łatwiejsze. The indentation seems to be the right size and shape to fit a signet ring bearing the family crest. Dobra. Żadnego sygnetu nie mamy. Everything must be clean. Everything must be another guest for the master's celebration. But you're so late, the doors are sealed. All is underway. Mogło się rozpocząć. Jestem główną atrakcją wieczoru. The master does enjoy a fool. But please forgive me. I cannot unseal the doors. The master's kennel keeper Godi, and he is trusted to open them. Gdzie znajdę Godi? If you must find him, he lurks in the kennels below. Now please, I need to prepare. All must be perfect for the master when he ascends. On my way. Na dole powiadasz. Okej, możemy zawsze zeskoczyć na dół. Okej, tutaj jest jeszcze przejście. Apartamenty Szambelana. Możemy zajrzeć? Chciałem sprzedawać te obrazy, to mogłem się tutaj nieźle obłowić. Duży ten gabinet. No, czyli Szambelan również uczestniczy w tych... uroczystościach Królowa Grubych Ryb. Bla bla bla. Drzwi do sali balowej. Zaginął słownik kozureńskiego, który wykorzystywany w szkoleniu nowej służby w sprawie obsługi drzwi do sali balowej, a mój sygnet sam nie wystarczy.
Niech służba się tym zajmie, nie powinna być moja sprawa, Godej. Podaję się, tak napisane innym pismem, Godeju. Zlecał służbą za zajęty przygotowaniem uroczystości naszego pana. Rusz swoje kości z piarni i poszukaj wszystkie komnaty na kondygnację wampirczych pomiotów i to szybko, znajdź tę księgę. Okej, mamy jedną wskazówkę. Luriana Savanche. Klucz do prywatnych komnat Chambellana. Najdroższy Dufaju. Najdroższy Dufaju, obiecywałeś Selenie, że wybierzemy się na tamten świat razem, a zrobiłeś to beze mnie, a może jednak nie, znalazłam twoje ciało i pustą buteleczkę. Wiem, że wypiłeś jakąś miksturę, ale czy to była truciźna, czy coś innego? Mam tu jeszcze dwie identyczne buteleczki, wypiłem zawartość jednej z nich i tak czy inaczej do ciebie dołączę. Kocham cię na zawsze, Luriana. Whoever killed this werewolf burned it up from the inside. Its throat and innards are more liquid than solid. Jest pusta butelka. Mówiła o dwóch butelkach. Okej, to też wygląda jakby miało być tędy przejście, ale najwyraźniej nie ma. Może przeskoczymy. Dobra. Tak, mamy tutaj klucz do tej komnaty, z tego co rozumiem. Quaranta Sang. Z ciekawego. Trumna z drewna. Chambellan du Fay. Wampirzy pomiot. Nie żyje? Czy to oznacza, że powinniśmy go przebić kołkiem? Nie wiem. Nie mamy żadnego kołka. Dziennik Antuina Dufaya, Chambellana Pałacu Cazadora. Są wystarczająco szczegółów na temat rytuałów, o których myśli mój pan, więc niestety nie mogę zastąpić twojego dziecka. Nie mogę zastąpić tego dziecka Staryona. Nawet jeśli Cazador znajdzie moje ciało, mikstura od kościanej opończy ma imitować prawdziwą śmierć, zwłaszcza, że pozostawiłem identyczną butelkę z kwaśną trucizną. Żałuję jedynie moje drogie Loriany, ale nie mogę jej ufać, jeśli na szali stoi jedyna szansa na ucieczkę. Kiedy mikstura się zużyje, Cazador dozna wyniesienia i będzie potrzebował moich usług, albo zginie, a pałac będzie mój. Okej. Czyli udajesz martwego? Możemy cię dobić? Wygląda na to, że nie. Dobra, jest pusta butelka. Jakieś wino. Dobra, chyba więcej tutaj nie zdziałamy. Idźmy na dół, gdzie było zejście na dół, tutaj. Czy to oznacza, że tutaj śmierdzi? Okej. Tu wieszcza pieczęć.
Dobra, na razie pójdziemy gdzieś indziej. Kolejna służka? Woman's eyes are alert, verging on manic as she bustles about. Everything's got to be right for the master. Everything's got to be perfect. Ta. Think I found something. Co, gdzie? Bless us, master. Always. Should we be worthy of you? Nie wiem. Na to, że psiarnia jest w tamtym kierunku. What's up for discussion? I must be busy. Busy, busy, busy. Master might see me. Master might approve. Mhm. Rejestr dawcy krwi. Ciekawego. Że znajdziemy gdzieś tutaj ten słownik. Pamiętniki Violet. Nic ciekawego. Nic. Dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ulubiony pomiot. Przeszukajmy. Nic. Nic. Tu jest coś. Doskonały eliksir magicznego podtrzymania. Cyrkorowej skóry, dziennik Leona. Pamiętnik Leona Nufry, odkąd nasza pani mnie, nasz pan mnie przemienił, zmusił do sprowadzenia Wiktorii do pałacu, musiałem być jego najlepszym łowcą, żeby tylko móc tu zostać z moją córką i trzymać ją z dala od reszty pomiotów. Nie podobam się, jak Violet na nią patrzy. Nie trochę, kiedy spytałem naszego pana o jego plany wobec Wiktorii, ten jest się tylko złowieszczo uśmiechnął. Kiedy następny razem udam się na łowy, muszę pomówić z Figarem, wreszcie zdobyć przebranie Wiktorii na potrzeby ucieczki, żeby tylko zdążyć przed tym rytuałem, który mówi ma nasz pan. Pis ulubionych pomiotów. Leon, Leon, Violet, Leon, Leon, Leon. Okej, póki co nie znaleźliśmy słownika, o którym była mowa. Coś specjalnego chyba nie. Dobra. Zajrzyjmy do tej psiarni. Już domyślam się, że skończy się to jadką. Cześć, na kogo się zasadzasz? Tonight we shall see his true form. Spotted me, did you? Sharp for a mortal servant. Wait. You are neither spawn nor servant. An intrusive mortal, then. You made a mistake, little thief. Okej. Że powinniśmy od razu na niego się rzucić.
Gość jest ślepy. Ciekawe. Dobra, wycisk. Klucz do psiarni. Pierścień rodowy. Okej, to powinno otworzyć nam przejście. To nic. At the ready. Narzędzia chirurgiczne. Tyle? Bless us, master. May we be worthy of you. Symbole wygrawerowane na pierścieniu pasują do języka, na którym napisano inskrypcje na tamtych drzwiach, jednak nadal ich nie rozumiem. Okej, czyli nadal przydałby się ten słownik. Może tutaj go znajdziemy. Złowieszcza pieczęć. Kto chciałby to otworzyć? Will. Yes? Nic. Will? Zajmij się tym. Możesz wziąć sobie... Porność może? Okrada cię z energii. To jest Victoria. Cesająca klątwa. Nature's servant awaits. I'm ready. Czy możemy zmienić teraz czary, czy możemy dać zdjęcie klątwy? Dobra, osuńmy może duchowych strażników, weźmy zdjęcie klątwy. Dobra, ty się odsuń. Spróbujmy. Działał. Let's get going. Dobra. Pierwszy raz w grze, który przydał się ten czar. Dobra, przyjrzyjmy się. Notatka Wiktorii. Pamiętaj, żeby przeczytać starożytną księgę o języku, będziesz potrzebować niektórych słów, żeby swobodnie poruszać się po pałacu. Musimy teraz jeszcze ją znaleźć. Still alive. So that's progress. Złoto, srebrny kielich. Hełm krzepy. Kiedy liczba punktów wytrzymałości postaci wyposażonej spadnie do połowy lub niżej, zyskują na akcję dodatkową. Akcje dodatkowe nie są zbyt przydatne dla naszych klas. Mnich ma akcje dodatkowe, które mi może zadawać ciosy. Ale nie mamy mnicha w drużynie. Dobra, przeszukajmy pokoik. One day I'll catch a break.
Dziennik de Delirii. Sekretny dziennik Delirii. Zanim stałem się Deliriowym czy pomylotem niewolnikiem Cazadora Szara, byłam doktor Delirio, podmiot czy nie, jestem doktor. On był zaklinaczem. Ostrzegł nas, byśmy nie polowali na Wiktorię, ponieważ na wypadek ataku nasyciło przeciw klątwą, uczynił z niej nekrotyczną pułapkę. Myślę, że blefuje. A to, że nie blefował. Słownik Zakłońskiego. Słownik starożytnego języka kozolkańskiego z odległej krainy Karatur. Przerzucając strony zauważasz, że niektóre słowa i zwroty są podkreślone. Otwierać, wejść, strzeż się i zabroniony, zapieczętowany. Dobra. Czy teraz możemy spojrzeć na ten sygnet? Nie wiem. Podejdźmy do drzwi i zobaczymy, czy coś się zmieni. Dobra. Do dzieła. Door remains sealed, with naught to see but strange writing and a small hollow. Looking closer, you recognize the writing. It's the same Kozikuren script from the dictionary you found. Przełóż sygnet szaranów do otwory i odczytaj na głos inskrypcję na drzwiach. The ring slots perfectly into place, and the door swings open. Fresh meat, then. All we can eat, bloody and raw. Nie wyglądają na wampirów. Okay. Czy jego też możemy zrobić w konia? But most important, no witnesses. Chyba nie. Dobra. Co my tu mamy? Sporo rzeczy. Szczury nad nas nie lubią. Dobra. Możemy rzucić krąg śmierci na nich. 55%, tak to jest darmowe zaklęcie. Powinno dobrze zadziałać. Dobra. Spróbujmy. Całkiem nieźle. Co jeszcze im zasadzimy za zamęt? 80%, 65, 80. Dobra. To powinno im pokrzyżować szyki. Tylko ten najbliższy się obronił. Trudno. On może do nas podbiec, teraz nas coś dziabnąć. Straszliwe wycie, co wam daje? Szybkość ruchu wzrasta. Skojona również tymczasowy punkt wytrzymałości 20. Niedobrze. Bariera ostrzy. Szósty poziom. Może jeszcze nie chcę zużywać moich najlepszych zaklęć. Jeszcze przecież z Cazadorem będziemy walczyć.
Dobra, czym wy jesteście? Jesteście osobą? Tak. On też pewnie może zawyć. Nie wiem, zobaczymy. Przywaliłem mu. Może zachęci go do podejścia. Raz, sprint użył. Czar okazyjny. Czemu nie? To wampiry. Okej, myślałem, że to są nietoperze, tylko to nie, to wampiry. Te szczury też mogą się w coś pozamieniać. Staniecie piorun. Dobra, na razie Jaheira się wycofaj. Dobra, oni nadal są zamęceni, ale ciekawe w poprzedniej turze za dużo nie zrobili. Dobra, spróbujmy ich pokasować. Nie jestem pewien, czy czegoś innego nam jeszcze nie... Nie zrobią. Dobra. Użyję moich nowych zdolności. Pokryć toksyną. Dobra, użyję prostej toksyny. W następnej turze będę mógł dwa razy ataki zrobić z toksynami. Dobra. Okej. Ty się zaczynasz weszłość do walki. Chcę po prostu zaatakować. Chyba tak to zrobię. Na razie nie widzę przyczyny, żeby zużywać zaklęcia. Tak, na to czekałem. Tą panią się zbytnio nie przejmuje. Kośmy dalej cele czarami. Dobra. Jeden z nich odparł się. Dobra. Ciachnij go. Teraz spróbuj zająć się tym gościem. Ładnie. Teraz możemy cię kosić dwiema kuszami. Możliwe, że zginiesz na początku swojej następnej tury. Możliwe.
dobre. Jeden do cztery. Masz 50-50 szans, że zginiesz od toksyny. Nie chcę ryzykować. Dobiję cię. Dobra. Podejdź troszkę bliżej. Zobaczymy, co się tutaj za chwilę będzie działo. Ładnie. Możemy się jego pozbyć, zrób to. Dobra. W następnych turach możemy tam zacząć się robić. Dobra. Skończyła się. Skończył się zamęt. Dobra. Ty też masz 50-50 szans, że zginiesz. Pomożemy ci. Dobra. I błyskawica na koniec. No i cacy. Mieliście coś przy sobie? Nie. Uczestnik przyjęcia. Flet. Bębenek. Skrzypce. Barowa poniewierka po wrotach Baldura, przewodnik. Nie. Tam jest drabina. Ciekawe, dokąd ona prowadzi. Sprawdźmy może. Może tu było jakieś jeszcze inne wejście, o którym nie wiedziałem. Dobra, w górę. Wygląda raczej jak sekretne wyjście. Laska kamerdynera ma na czubku gałkę. Trumna jakaś. Tarkasz 1477? W mojej 13 rodziny wujek Kazador wezwał mnie do naszego pałacu w mieście. Stary Drozel zaprzeczył konie do najlepszego powozu i zawiózł mnie do bramy Czarnego Smoka, gdzie czekali na mnie służący z lektyką, by przenieść mnie na górne miasto do pałacu. Tam czekał szambelan, który poprowadził mnie do sali balowej, komnaty, dla mnie spowitej tajemnicą, jak o, że nigdy dotąd nie wolno mi było do niej wchodzić. Nie wiem, co to ma znaczyć. Nie wygląda, jakby miałoby tu być coś ciekawego. I'll give it a shot.
Jakaś sala zabaw, jeżeli tak to można nazwać. Może gdybyśmy mieli Astariona w drużynie, to może by nam coś zdradził. Coś, czego nie wiemy na ten temat. No cóż, trudno. Ciekawe, od czego to był przycisk. O, zamknął drzwi z powrotem, okej. Pamiętnik 1477. Podałem się, jestem wampirem, jestem potępiona, przeklinam nazwisko Shari, odrzucam je, teraz w własnej woli siedzę na strugi, spójrzę sobie swoje opowieści, jestem Lady Cognita Amanity, już nie ma. Nic mi to nie mówi. Dobra, trochę się wzbogaciliśmy, ale poza tym nic więcej tutaj nie widzę na tym strychu. Tutaj wygląda, jakby coś jeszcze mogło być. Ale nie widzę żadnych drzwi. Ani nic, co by się dało otworzyć. Trochę jesteśmy w środku czegoś ważnego, ale mimo wszystko zbadajmy to miejsce. Co im aż tyle trumien? Dobra. Kołana klatka. Kiewka, srebrny klucz i bębenek. Okej. To naprawdę brzmi jak miejscówka, do której potrzebowalibyśmy Astariona w drużynie, żeby nam wytłumaczył, o co tu chodzi. Ale dobra. Zebraliśmy tyle, ile byliśmy w stanie. Dobra, wynosimy się stąd. Dobra, trochę odcinek się przeciąga. Myślałem, że wyjdziemy tutaj, zgarniemy Cazadora i będzie po wszystkim. Ale okazuje się, że to była trochę dłuższa ten... Myślałem się, że sama walka z Cazadorem też może zająć trochę czasu. Więc niestety muszę zrobić tutaj cięcie. W następnym odcinku chodzimy do tamtej komnaty i mam nadzieję robimy porządek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.